Witam wszystkich na premierze odcinku na moim kanale. Dziś gościem będzie Paweł Łacny, który jest rekonstruktorem i opowie o swoim hobby. Dzień dobry Państwu. Dobrze, nie przeciągając więc, zaczynam od pierwszego pytania. Do jakiej grupy należysz i co ona rekonstruuje? Należę do grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej 609. Dywizję Wehrmachtu do zadań specjalnych. Zajmujemy się odtwórstwem Wehrmachtu z końcowego okresu wojny, kiedy to Wrocław był oblegany przez Armię Czerwoną. Myślę, że to jest ten moment, w którym warto opisać jakiś rys historyczny tej jednostki. Została sformowana 26 stycznia 1945 roku, tak jak wcześniej wspomniałem, w obleganym Wrocławiu dzisiejszym. Była to tak naprawdę ostatnia próba otworzenia składnych i gotowych do walki oddziałów, które mogłyby bronić tego miasta. Cóż więcej mogę na ten temat powiedzieć? Myślę, że odsyłam przede wszystkim Państwa do lektur, jeśli interesują się także Państwom losem tychże organizacji pod koniec wojny, gdyż temat jest naprawdę ciekawy. Czyli rozumiem, że odtwarzasz tamtejszego żołnierza, ale czy rekonstruujesz tylko obronę Wrocławia, czy również też inne bitwy? Myślę, że przede wszystkim to zależy od rodzaju inscenizacji, tematyki, którą ona porusza, bo tak naprawdę jako grupa rekonstrukcyjna jesteśmy w stanie wystawić zarówno żołnierza na front wschodni, jak i zachodni. I tutaj tak naprawdę tworzą się pewne różnice w umundurowaniu i wyposażeniu. Cóż mogę dodać? Zależy, co masz na myśli. A to na przykład w jaki sposób specyfikacją różnią się właśnie te, tak jakby te potyczki na wschodzie i na zachodzie, w sensie to, w jaki sposób je inscenizujecie, może kto to organizuje? Organizator tak naprawdę jest różny. Tutaj trudno mi powiedzieć, bo z jednej strony czasami jest to miasto, a czasami inna osoba. Jeżeli chodzi o taktykę walk, tak naprawdę jest ona podobna, choć nie taka sama. A z doświadczenia wolisz, jeśli organizatorem jest jakaś osoba prywatna czy miasto? Muszę w tym momencie się przyznać, że do tej pory brałem udział tylko w dwóch inscenizacjach. Niestety pandemia pokrzyżowała plany rekonstruktorskie. Wydaje mi się, że w inscenizacjach, w których brałem udział, organizatorem było miasto, ale nie jestem pewien na 100%. Aha, dobrze. W takim razie, o ile się nie mylę, zacząłeś rekonstrukcję 3 lata temu, tak? Więc Tak. powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda, co cię zainspirowało i jak zebrałeś fundusze na swoje hobby? Myślę, że jeżeli chodzi o fundusze, tutaj dużą rolę odgrywała cierpliwość, bo tak jak wspomniałeś, hobby zacząłem 3 lata temu, mając około 13 lat. Zasób pieniężny nie był wystarczający na to, żeby w krótkim okresie zebrać całe to wyposażenie, więc trzeba było zbroić się w cierpliwość, co miało tak naprawdę duży wpływ na wybór tego hobby, a nie innego. Bo przecież w wieku 13 lat można różnymi rzeczami się interesować. No ja akurat wybrałem rekonstrukcję, ale do rzeczy, co miał na to wpływ? Myślę, że przede wszystkim wystawa właściwie tego całego wyposażenia, która miała miejsce nad morzem, kiedy miałem właśnie 13 lat. Tak naprawdę pierwszy raz wtedy się zetknąłem z takim sposobem edukacji historycznej. Ta historia była opowiadana w sposób żywy, co mnie zaskoczyło, bo do tej pory miałem do czynienia tak naprawdę jedynie z podręcznikami, filmami, grami. To było coś dla mnie nowego. Po powrocie do domu, choć w ogóle się tego nie spodziewałem, otrzymałem pewne pamiątki od rodziny, które były związane właśnie z taką, można by dzisiaj powiedzieć, wyposażeniem żołnierza niemieckiego. To był pewien impuls, który mnie zmotywował do dalszego działania, zbierania i rozwijania się w tej pasji. Ale kluczowym wydarzeniem był konkurs o polskim państwie podziemnym, który miał miejsce, jeśli dobrze pamiętam, kiedy byłem w 6 klasie. Tak naprawdę wtedy
Jednym z kryteriów regulaminu było posiadania, właściwie ubranie się za takiego powstańca warszawskiego. Nie chciałem jakoś bardzo odstępywać od tamtych realiów, ale tak jak wcześniej wspominałem, zasób pieniężny też nie był duży, więc na dużo sobie też pozwolić nie pomogłem. I tak naprawdę w tym momencie i z kolejnymi edycjami tych zawodów dokupowałem wyposażenie niemieckie, które było głównie wtedy na wyposażeniu powstańców warszawskich. Aha, dobrze. Skoro wspominałeś już o muzeach, to może polecisz jakieś muzea w Polsce. Ja osobiście najlepiej wspominam Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po prostu jest tam świetna ekspozycja i bardzo ładnie, klarownie opowiedziana historia. A ty co polecisz? Przede wszystkim chciałbym polecić Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne, które zajmuje się renowacją obiektu fortu numer 6 w Polanowicach, jeśli się nie mylę. Cóż mogę powiedzieć? Tak naprawdę grupa pasjonatów, bardzo dużą wagę przykładają do tego, co robią, choć tak naprawdę nie jest im z górki, bo muszą często liczyć tak naprawdę sami na siebie. W bardzo fajny sposób pokazują historię tego obiektu i myślę, że to jest jedno z muzeów, które mogę polecić, czy jakieś inne. Myślę, że także ciekawe muzeum znajduje się w Krakowie i poruszono tematykę Armii Krajowej. Dobrze. W takim razie przejdę do następnego pytania. Jak ta forma spędzania wolnego czasu na ciebie wpłynęła i jakie było największe wyzwanie dla ciebie konkretnie jako rekonstruktora? Myślę, że przede wszystkim dla młodego człowieka wielkim wyzwaniem jest cierpliwość. I tutaj w pewnym sensie odniosę się do wcześniejszego pytania, a właściwie jego części. Przede wszystkim cierpliwości się nauczyłem, bo swoją sylwetkę zbierałem około 3 lat i to nie był łatwy okres dla mnie, bo tak naprawdę w każdym momencie mogłem zrezygnować z tego hobby na rzecz innego. Rozumiem, czyli Czego. potrzebna była ci silna wola, tak? Tak, myślę, że silna wola była przede wszystkim potrzebna mi jako młodemu tak naprawdę chłopcu. Okej. Czy interesuje cię jakiś inny okres historyczny z innymi sylwetkami oprócz II wojny światowej? Bo ja na przykład znam wiele osób, które na przykład mają stroje z armatów lub zbroje rycerskie, ale ty zdecydowałeś się na II wojnę światową i to na bardzo konkretny oddział. Tak, zgadza się. Tak, no to powiedz, dlaczego dokładnie na niego się zdecydowałeś i dlaczego na przykład nie robisz innych sylwetek? Tak jak wcześniej wspominałem, duży wpływ na to miały te wszystkie edycje konkursów. A nie myślałeś nigdy nad jakąś właśnie odskocznią od tego, co na co dzień robisz? Jeżeli mówimy tu o odskoczni, bo masz podejrzewam na myśli inny okres historyczny. Tak. Albo na Zastanawiałem przykład się inny niejednokrotnie mundur. nad tym. Tak, jedyny okres, który mi przychodzi teraz do głowy, to jest zimna wojna. To jest właściwie chyba jedyny okres historii, w którym czułbym się dobrze, bo tak jak wspominałeś, sarmaci czy inni rycerze w ogóle do mnie nie przemawiają. To jest temat, który w ogóle mnie nie interesuje. Rozumiem, a z zimnej wojny to co byś chciał odgrywać? Bo było kilka ciekawych konfliktów z tamtego czasu. Myślę, że przede wszystkim byłbym w stanie zainteresować się konfliktem w Wietnamie. To jest główny temat, który pociągałby mnie do tego. Ale opcją zapasową byłaby tematyka Ludowego Wojska Polskiego. Dlaczego? Dlatego, że na rynku mamy duży dostęp do oryginałów właśnie z tego okresu. No tak, to mi się wydaje, że to jest dosyć proste, ponieważ tak jakby nie było to tak dawno, jak się wydaje i nadal mamy duży dostęp do tamtych broni
i tym Też podobne. tak myślę. Myślę, że przede wszystkim w stosunkowo niskiej cenie możemy zdobyć oryginały, Oryginały. które w innych przypadkach wcale nie są takie tanie. Posłużę się przykładem właśnie swojej sylwetki. No, tutaj głównie korzystamy z replik, bo szkoda po prostu niszczyć te oryginały, ale zdarzają się takie wyjątki w naszej sylwetce. Myślę, że mogę na spokojnie powiedzieć, że znacznie są te koszty wyższe od tych właśnie, jak to powiedzieć, lwopowskich. Dobra, jakieś ciekawe akcesoria, które nie są konkretnie związane z twoją sylwetką, ale na przykład, no nie wiem, maszyny do pisania, jakieś chlebaki, no chociaż to już akurat jest Tak, to jest część ubierane, ale wyposażenia. właśnie chodzi mi o takie rzeczy, które są w części w klimacie, a jednocześnie no, nie nosiłbyś ze sobą na rekonstrukcję. Czy posiadasz takie przedmioty? Oczywiście, że posiadam. Myślę, że przede wszystkim byłoby to wyposażenie osobiste żołnierza. Na co dzień tego nie nosimy, potocznie mówiąc, w pole, bo często takie rzeczy mogą w łatwy sposób ulec zniszczeniu. Tym bardziej, że tak jak my się mówimy tutaj w tym momencie o oryginałach, które też nie są wcale już takie łatwe do uzyskania, tym bardziej za małe pieniądze. Cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że to zależy od celu tak naprawdę człowieka, bo niektórzy skupiają się na rekonstrukcji historycznej samej w sobie. A niektórzy poruszają temat właściwie kolekcji, kolekcjonowania tego całego wyposażenia, tych wszystkich elementów. Myślę, że w moim przypadku jest to podzielone, gdyż staram się odtwarzać sylwetkę żołnierza niemieckiego, a z drugiej strony zbierać oryginały związane właśnie z historią tutaj naszych terenów. Okej, dobrze, rozumiem. A czy jest jakieś konkretne miejsce, w które chciałbyś pojechać ze swoją grupą? Myślę, że takiego konkretnego miejsca nie ma, ale jest taka impreza, ona się nazywa D-Day Hell. Poruszona jest wtedy tematyka frontu zachodniego, walk w Normandii. To jest tak naprawdę w Polsce dość rzadka tematyka, gdyż na inscenizacjach głównie skupiamy się na froncie wschodnim, kiedy to Niemcy walczyli czy to z Sowietami, czy na przykład z Armią Krajową, czy też z Ludowym Wojskiem Polskim. A konkretnie taki właściwie aspekt frontu zachodniego nie jest aż tak na pewno popularny jak właśnie wschodni. Dobrze, a jaka jest najważniejsza dla ciebie, albo tak jakby najbardziej dumny jesteś z jakiej rzeczy ze swojej kolekcji, no jakiegoś przedmiotu? To jest bardzo trudne pytanie, gdyż z całej kolekcji jestem dumny, ale myślę, że przede wszystkim byłyby to pamiątki związane z rodziną, do których mam największy sentyment, gdyż to właśnie po części jest jeden z wielu powodów, dla których interesuję się tym. Dobrze, ja właśnie pytam o to, ponieważ takie akcesoria potrafią być oryginalne, bardzo drogie. Na przykład ja widziałem oryginalnie zapakowane racje żywieniowe z amerykańskiego wojska i one chodzą po grube tysiące, a no tam jest po prostu zgniłe jedzenie i pudełko. Myślę, że to jest temat, na który się nie wypowiem, bo nie odtwarzam tejże strony konfliktu. Ale to zgodzę się z tym, że oryginały są bynajmniej stosunkowo drogie. Jeżeli mówimy o chociażby wyposażeniu osobistym żołnierza. Odkażalnik niemiecki na zachodzie, mam tutaj myśli chociażby Niemcy, z których niejednokrotnie ściągamy takie wyposażenie. Potrafi kosztować kilkadziesiąt złotych, gdzie w Polsce możemy go dostać może za około 30-20 złotych. Dobrze. A jak publika reaguje na odtwarzaną przez ciebie stronę konfliktu? Przecież no, to są Niemcy, tak jakby ludzie mogą mieć negatywne skojarzenia. Jak to jest? Myślę, że opinia publiczna jest różna. Choć w większości wydawałoby się, że jest pozytywna, to zdarzają się osoby, które negatywnie patrzą na to, co robimy. Przede wszystkim staramy się młodym pokazać tę historię w sposób realistyczny. Nie tylko tak jak dzisiaj mają to do czynienia w filmach, grach, może książkach na historii,
ale pokazać im na żywo, że da się to w sposób interesujący także ukazywać. Jaka jest opinia publiczna na ten temat? Tak jak wspominałem, dzieli się to na pozytywną i negatywną. Jeżeli chodzi o te negatywne opinie, to głównie oskarżani jesteśmy o szerzenie jakiejś ideologii, wyznań pewnych. Takie coś w ogóle nie ma miejsca w naszej grupie. Jesteśmy grupą pasjonatów, która skupia się na historii przede wszystkim naszych regionów i tak jak wcześniej wspominałem, na ukazywaniu jej ludziom. Rozumiem. A jaka jest twoja motywacja? Bo mówiłeś, że właśnie chcesz to pokazywać ludziom, ale czy właśnie o to chodzi? Czy ty chcesz po prostu się dobrze bawić? Jak to jest? Myślę, że każdy tak naprawdę z nas ma swoje własne argumenty. Moim przede wszystkim jest odskocznia od, tak jak często mówię, szarej codzienności. Choć z drugiej strony jest to też pamięć o moich przodkach, którzy mieli styczność z II wojną światową, którzy przez nią przeszli. Myślę, że także jak powiedziałeś, jest to też ważnym dla mnie aspektem edukacji młodzieży. No, to też jest bardzo dobrze według mnie, że istnieje coś takiego jak rekonstrukcja, bo na przykład w filmach czy grach już potrafi się bardzo mocno zakłamywać historię, a właśnie rekonstruktorzy starają się ją odwzorować jak najwierniej. Myślę, że masz rację w 100% i tutaj można by powiedzieć nic dodać, nic ująć. Cóż mogę więcej dodać? Tak jak powiedziałeś, staramy się to jak najwierniej odwzorować, bo tak naprawdę to jest cały sens tej rekonstrukcji, żeby ludziom pokazywać historię, a nie ją przekłamywać. Dobrze, to co radzisz osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę? Przede wszystkim dużo czytajcie książek, dużo czytajcie literatury w internecie, na różnych forach. Pytajcie się przede wszystkim ludzi, którzy są z tym związani. Nie kupujcie, nie inwestujcie na początku, bo to nie ma większego sensu. Po czasie zrozumiecie, że możliwe, że zainwestujecie pieniądze w rzeczy, które w ogóle wam się jak okaże potem nie przydadzą albo są niezgodne z historią i zmarnujecie swój potencjał tak naprawdę pieniężny na tego typu rzeczy. Tak jak wcześniej wspominałem, dużo czytajcie i się pytajcie. A jakie są właśnie takie, na przykład, nie wiem, polecane przez ciebie kanały na YouTubie albo fora, na które mogą ludzie wchodzić? No, co ty polecasz od siebie? Od czego zacząć? Myślę, że przede wszystkim to będą fora poświęcone rekonstrukcji historycznej. Nie będę tutaj podawał nazw, bo tych forów czy też kanałów jest bardzo dużo w internecie. Tak jak powiedziałem, głównie fora rekonstrukcyjne, ale też polecam naprawdę skontaktować się z grupą, z którą będziecie mieli w przyszłości kontakt, bo to oni na pewno wam pomogą i myślę, że taka pomoc jak najbardziej się wam przyda. A w ogóle, dlaczego ludzie, którzy właśnie się tym interesują, nie będą robili tego na własną rękę, tylko zbierają się w grupy? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo zarówno wyróżniamy tak naprawdę, można by powiedzieć kolokwialnie, na takim rynku rekonstruktorskim, takich samotników, którzy robią to tylko dla siebie, a także tych, którzy zbierają się w grupy i starają się pokazać tą historię. Myślę, że kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, tak jak powiedziałem. Dlaczego tak Dobrze. jest? Może coś dodasz od siebie, może mnie nakierujesz. Nie no, no, mi się wydaje, że na przykład jedna osoba nie będzie w stanie stworzyć obsługi armaty jak To jak grupa. najbardziej. No i dlatego po prostu dużo łatwiej jest, żeby cała grupa się zebrała i odtwarzała cały oddział, a tak jakby w kupie raźniej. Myślę, że jak najbardziej się z tobą zgodzę. To jest Dobrze. właśnie tak, jak powiedziałeś. Nie zawsze da się ukazać w pojedynkę chociażby obsługę armaty. Do tego potrzeba kilku osób, a tak jak powiedziałeś, w pojedynkę nie da się tego zrobić.
Tak. A na przykład powiedz mi, jakie są sylwetki, których odradzasz odtwarzać? Czy są takie, które po prostu są zbyt kosztowne, albo mamy bardzo dużo osób, które nie potrafią ich robić i dają złe rady? No, z doświadczenia powiedz. Nie ma takich sylwetek, których nie powinno się robić. Historię powinno się ludziom pokazywać przede wszystkim, ale nie powinno się do tego podchodzić zbyt może, powiedziałbym, na poważnie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest forma zabawy, forma odskoczni, forma edukacji, a niekoniecznie utożsamiać się z tą postacią na co dzień. Niektórzy mówią, że to jest forma życia, ale dla mnie to jest po prostu forma odskoczni. Tak, teraz przejdźmy na taki temat, jak uniknąć tego, by bycia muminem, ale najpierw wytłumaczę, co to jest mumin. Mumin to jest taka osoba w slangu, że tak powiem, Tak, rekonstruktorskim. rekonstruktorski. To jest nazwa na osobę, która po prostu nie zna się, kupuje przedmioty nieoryginalne albo niepasujące nawet do epoki historycznej, po prostu nie znająca się na swoim zadaniu i nie potrafiąca dobrze wykonać swojej roboty. Poradź ludziom, którzy właśnie zaczynają, jak uniknąć takich sytuacji. Dużo czytajcie przede wszystkim, tak jak mówiłem. Odniosę się do tego, co powiedziałeś. To są osoby, które tak naprawdę uważają, które kierują się takim stylem, takie jest to, takie musi być. Nie róbcie tak, bo po prostu powinniśmy pokazywać ludziom jak najwierniej tą historię, podnosić poprzeczkę tej polskiej rekonstrukcji historycznej. Dużo czytajcie, pytajcie się. Naprawdę, nie warto kupować czegoś dwa razy, od razu tego. A właśnie, może chciałbyś gdzieś za granicę na jakieś manewry pojechać. Słyszałem, że na Słowacji na przykład ślepa amunicja jest legalna i tam bardzo dużo grup z Polski jeździ. No, czy ty byś był zainteresowany wyjazdem za granicę? Powiem szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nawet nie wiedziałem, że na Słowacji można, tak jak powiedziałeś, legalnie, tak? Tak. Posiadać, znaczy, może inaczej, odniosę się jeszcze do tego szybko. W Polsce na inscenizacji też możesz posiadać amunicję ślepą, bo przecież ją No, ale chodzi dostajesz. o to, że tam to firmy przywożą i tak dalej, a nie można posiadać broni na taką amunicję. To jest To taki. znaczy. Nie do końca się z tobą zgodzę, bo w Polsce także przyjeżdżają specjalne firmy, wydają tobie broń oraz amunicję. No tak, Tylko no z tym, ale że tą mówię. amunicję i broń musisz potem oddać No po właśnie, o to chodzi, inscenizacji. a Aha, na rozumiem. Słowacji nie, tak jakby można mieć na własność taką broń, bo tak to Ha, w Polsce czyli. jak się trzyma w domu, to po prostu trzeba mieć taką, z której nie można strzelić. Dobra, Dobrze. rozumiem. Jakie książki polecisz? Niekoniecznie muszą być związane właśnie z twoją sylwetką, tylko może jakieś historyczne. Myślę, że przede wszystkim mogę polecić książkę pod tytułem Ochotnik. Opowiada ona historię Witolda Pileckiego, człowieka, który nie poddał się, walczył o swoje ideały w trudnych czasach, właśnie w czasie II wojny światowej. Myślę, że jako młody człowiek będziecie mogli dużo z niej wynieść. Może nawet będzie dla was pewnym autorytetem, tak jak dla mnie, ta postać. Świetnie opisane są realia, w której Polska się znalazła w tamtym czasie. Tak, ja szczerze ci powiem, że właśnie czytam tę książkę i mi się bardzo podoba. Mogę nawet z taką ciekawostką powiedzieć, że na przykład Witold Pilecki, w czasie gdy miał 18 lat, wkradł się z innymi harcerzami, bo on był w grupie harcerskiej, do rosyjskiego składu broni i ukradł stamtąd mundury. Tak, rzeczywiście była taka historia. Myślę, że on tak naprawdę od najmłodszych lat już miał Właśnie. zakorzenione w sobie duże poczucie patriotyzmu i obowiązku wobec ojczyzny. To jest właśnie ciekawe, jak ci ludzie młodzi tak kochali swoją ojczyznę i potrafili robić niewyobrażalne dla nas rzeczy. Też się z tym zgodzę, jak najbardziej. Dobrze. Dobrze. No, kontynuuj jeszcze, jak coś chcesz powiedzieć. Myślę, że tak jak powiedziałeś, bardzo duże poczucie patriotyzmu wobec ojczyzny i myślę, że też warto polecić tą książkę, tak jak powiedziałem, młodym, ale i nie tylko. Okej, okay, a
Teraz przejdźmy do tego, jakie są inne twoje pasje oprócz właśnie historii i rekonstrukcji. Myślę, że przede wszystkim będzie to sport. Niekoniecznie ten, którego w pewnym sensie się można nauczyć, jakieś daty ważnych wydarzeń, czy też jakieś pobijanie rekordów. Chodzi o to, że nie Bardziej. chodzi o historię sportu, tylko o uprawianie. Tak, dokładnie. Uprawianie sportu tutaj chodzi tylko i wyłącznie. Głównie jazda na rowerze. Ale dodatkowo myślę, że też nauka języków obcych, głównie angielskiego, ze względu na jego uniwersalność. Tak mi się wydaje, że to przede wszystkim będą te pasje. Dobrze. W takim razie powiedz jeszcze, jaki jest twój ulubiony film wojenny? Myślę, że będzie to Furia ze względu na poruszenie tematyki frontu zachodniego, walk w Normandii. Świetnie zostały ukazane sceny akcji, kiedy to Amerykanie walczyli z Niemcami, czy to w mieście, czy w innym otoczeniu. Naprawdę widać, że reżyser i obsada dołożyli wszelkich starań, żeby świetnie ukazać te realia historyczne z tamtego okresu. A nie uważasz, że tak jakby właśnie amerykańscy żołnierze i właśnie wszystko, co się dzieje po Normandii, nie jest trochę tak jakby nie ma tego trochę za dużo w filmach, w dziełach kultury, bo ja mam trochę przesyt takich rzeczy, bo no naprawdę dużo się pojawia tych amerykańskich wojsk po Taki lądowaniu w przesyt Normandii. informacji, taki, Tak, no po prostu że jest tego za dużo po prostu. ciągle wałkowany jest ten temat. Nie uważasz, że tak jest? Myślę, że tak jest. Tym bardziej, że jako Polacy możemy się poszczycić świetną historią, godnych naprawdę bardzo interesujących filmów. Co mogę powiedzieć, co mogę dodać? Tak jak powiedziałeś, to jest temat stosunkowo często poruszany. Ale z drugiej strony może i dobrze, warto przypominać ludziom, szczególnie tak jak już się to wcześniej powiedziałem, powtórzę się kolejny raz młodym, którzy dzisiaj no historii za dużo nie pamiętają, niestety. Warto No. chociażby ten kawałek historii im pokazać. Wiesz co, powiem ci, że właśnie polska historia jest bardzo słabo ukazywana w dziełach w ogóle, bo no na przykład, nie wiem, mieliśmy teraz taką okazję, żeby nagrać jakiś dobry film. Pamiętasz ten film Zenek o Zenku Tak, Martyniuku, nie? pamiętam, pamiętam, To oczywiście. tyle ile pieniędzy na niego wydali, to przecież to są pieniądze, które można wydać na film hollywoodzki. I zamiast na przykład, no nie wiem, nakręcić film o właśnie wspomnianym wcześniej Witoldzie Pileckim, jakimś ciekawych historiach, to no tak jakby wydano tą kasę w błoto, tak uważam. Wiesz, to jest zdanie każdej osoby, jednak. No cóż, no, kraj postanowił ukazać historię Disco Polo. Cóż mogę więcej powiedzieć na ten temat? Dobra. Kraj z tradycjami. A jaki jest przereklamowany film, taki popularny z II wojny światowej, którego ty nie lubisz, a jest po prostu ubóstwiany przez innych, albo po prostu był popularny strasznie? Myślę, że będzie to jakiś film z kina wschodniego, szczególnie poruszający tematykę II wojny światowej, kiedy to chociażby dochodzi do walki pomiędzy Niemcami czy też Niemcami a Rosjanami. I w tym momencie Rosjanie posiadają zdolności nadludzkie, to znaczy są w Supermoce. stanie przewidzieć, w którym momencie kula koło nich przeleci, żeby jej uniknąć. Jak w Matrixie. Naprawdę. Tak jak w Matrixie. Po prostu porównałbym to do zdolności w filmach Marvela. No, ale wiesz, co ci powiem, że jest coś fajnego w tych filmach jednak. Na przykład jest taki film Tank. Chyba tak się nazywa, Czołg po prostu. Tam jest załoga Możliwe, czołgu że coś takiego jest. T-34 i właśnie oni walczą tam z tygrysami i mimo, że to jest głupie, to jest jednocześnie fajne, bo są bardzo ładne na przykład efekty specjalne. To muszę im oddać, no mają rozmach. Myślę, że to jest przede wszystkim taki
można by powiedzieć, urok tych kin wschodnich, że rzeczywiście przykładają dużą uwagę do właśnie, tak jak powiedziałeś, do tych efektów specjalnych. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, za dużo jest w nich takich Są nierealistycznych zachowań bohaterów. surrealistyczne. Zgadza się, dokładnie. A wiesz co, ja ci jeszcze powiem o dwóch typach filmów, które mi się nie podobają, a ludzie po prostu do nich lgną. Pierwszy to jest na przykład taki jak Bękarty Wojny. To jest film, tak jakby, no, w krzywym zwierciadle pokazujący historię II wojny światowej, i uważam, że taki poważny temat nie powinien być pokazywany w taki sposób, jak tam to jest zrobione. Jeśli reżyser miał pieniądze i miał taki pomysł, cóż więcej możemy powiedzieć? Oni mają Bękartów Wojna, my mamy Zenka. Dobra, jeszcze jeden jest typ tych filmów i to jest właśnie takie w drugą stronę przesadzone, uważam. Za bardzo emocjonalne, takie, w których no, nie ma za dużo walk, a jednocześnie no, po prostu są nudne, a mimo że opowiadają o jednym z najciekawszych okresów historycznych, czyli no, przykładem takiego filmu jest na przykład Dunkierka. Co o tym sądzisz? Dunkierka. Myślę, że reżyser chciał nam pokazać tą tragedię tak naprawdę tych żołnierzy, to trudne położenie na morzu i tak naprawdę ze strony powietrza, że tak to powiem. Co mam na myśli? Akcja głównie się toczy właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, na morzu, ale też w powietrzu są ukazane bitwy samolotów pomiędzy sobą. I myślę, że był to dobry pomysł reżysera, bo tak naprawdę trudno byłoby zainteresować widza tak na dobrą sprawę walką na lądzie, samą walką na lądzie. Kiedy to trudno mi powiedzieć, Francuzi bronili wejścia na tą plażę i jaki sens miałoby takie kino? No dobrze. A jeszcze na przykład zapytam cię, bo zauważyłem taką tendencję ostatnio w grach popularnych strasznie, na przykład w Call of Duty, że usuwane są z każdego miejsca swastyki. Udaje się, że naziści nie istnieli. No co o tym uważasz? Bo jak dla mnie to jest przekłamywanie historii i nie powinno mieć coś takiego miejsca. Bo, no, tak jakby co na celu ma to, że zakłamujemy historię? No, nie widzę żadnego celu innego niż po prostu szkodzenie. Myślę, że tak jak mówisz, to nie ma większego sensu. Powinniśmy ludziom pokazywać tą historię w 100%, jak ona wyglądała. Tak jak powiedziałeś po części, to jest zakłamywanie historii. Myślę, że to jest właściwie nawet naszym troszeczkę obowiązkiem, żeby przypominać o niej, żeby ją okazywać taką, jaką była. Co mogę dodać? To jest zakłamywanie historii, tak jak powiedziałem. Okej, okay. A no to jak już zahaczyliśmy o ten temat gier, to powiedz mi jeszcze, jaka jest twoja ulubiona gra osadzona w czasach II wojny światowej? Czy masz jakąś taką grę, czy nie grasz w ogóle w gry? No, co na to odpowiesz? Myślę, że przede wszystkim byłaby to gra poruszająca tematykę wojsk pancernych. Myślę, że po części byłby to World of Tanks. Gra tak naprawdę już w dzisiejszych czasach trudno powiedzieć, żeby była osadzona w realiach II wojny światowej, bo porusza różne okresy. Za No, bardzo tak teraz no. naprawdę nie gram w gry drugowojenne. To właściwie byłaby taka jedyna. Rozumiem, no ja nie przepadam za nią za bardzo. Uważam, że no przede wszystkim ani nie jest realistyczna, ani nie jest ciekawa. Bitwy są długie, ma bardzo wysoki próg wejścia, no nie podoba mi się to. A no jednocześnie to jest właśnie taka mieszanina, która ma w sobie jednocześnie i czołgi z zimnej wojny, i prototypy jakieś, no to po Też tak prostu myślę, też według tak mnie myślę. nie za dobrze działa. Ale na przykład Heroes and Generals to jest fajna gra darmowa, która no, mi się spodobała osobiście, a całkiem fajnie pokazuje tematykę II wojny światowej. Kto co lubi? Myślę, że tak warto to zakończyć. Dobrze. Taką To puentą. dziękujemy wszystkim za uwagę. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.